wszystkich, kochani. Troszkę głośniej dajcie. Chciałam powiedzieć, że bardzo dawno spotkałam Pana Jezusa i byłam w bardzo trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej, finansowej i w ogóle wszystko mi się porypało, ponieważ miałam rodziców wierzących ewangelicznie i jakoś nie miałam ochoty na to życie z Jezusem, bo mnie bardzo świat interesował i tak skomplikowałam swoje życie, że naprawdę byłam w samym dole. Najbardziej mnie nurtowało nie to, co ja przeżywam, ale przyszłość mojego syna, który miał wtedy 13 lat. I może tutaj ktoś jest z Was, kto jest rodzicem dzieci małych czy dorastających, na pewno z Was wszyscy myślą o tym, jak te dzieci wychować w tym strasznym świecie. I ja właśnie o tym bardzo, bardzo myślałam. I widziałam, jak mój syn już oddala się ode mnie i szuka w świecie jakichś po prostu, no wiecie, czego dzieci szukają w wieku 13 lat. I właśnie wtedy zaczęłam się zastanawiać, jak te swoje życie jakoś pozbierać do kupy. Ale Bóg słyszał moje wołanie mojego serca, bo ja naprawdę nie modliłam się, ale wołałam w ciszy do Boga, jak to życie swoje zmienić. Nie znam nikogo w moim mieście, kto jest wierzący, tak jak moi rodzice. W mieście, w którym nie znam nikogo oprócz katolików i świadków. I jak to można się w ogóle nawrócić? I właśnie wtedy przyjechała do mnie siostra i zaprosiła mnie na chrzest do Kęczyna, do kościoła ewangelicznego. Ona się nawróciła kilka tygodni wcześniej. I tam jak zajechałam do tego kościoła, to wiecie co? Po prostu płakałam, stałam i płakałam, bo widziałam szczęście tych ludzi i nieszczęście moje. I naprawdę był to ten właśnie moment, w którym spotkałam Jezusa i naprawdę dziękuję Bogu za to, że On właściwie do mnie wyciągnął rękę. To nie to, że ja szukałam Boga czy coś takiego. On naprawdę słyszał mnie i posłał do mnie ludzi, którzy mnie po prostu ułatwili, można powiedzieć to. I dziękuję Bogu każdego dnia, że jestem wierząca i syn mój się nawrócił niedługo po mnie i nigdy nie dotknął się ani papierosów, ani narkotyków, ani alkoholu. No oczywiście jest już teraz dużym chłopakiem, ma dwie duże córki, ale zapewniam Was, że warto oddać swoje życie Jezusowi i zaufać Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Amen. 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 Wiecie, Lucynka powiedziała, Lucynka powiedziała, że ona płakała i ona szukała jakiegoś ratunku do swojego życia. Wiecie, i to jest bardzo ważne, że to nie chodzi o to, że ty masz jakąś formułę ogarnąć. Nie. Wiesz, Bóg chce otwartego serca. Jeżeli ty otwartym sercem wołasz do Boga, to może przybierać różną formę, wiesz, bo On przychodzi do szczerości, do prawdziwości serca. Każdy ma inaczej, ale to jest to, że wiesz, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. I tam nie ma, że jak przyjdzie. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. I wtedy On odpowie. Kto chce złożyć świadectwo uzdrowienia swojego albo kogoś z bliskiej rodziny, chodź.